jesteście na ziemi światłem mym. Wy jesteście na ziemi światłem mym. Aby ludzie widzieli dobre czyny was, utwardzi mi Ojca, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny was, utwardzi mi Ojca, który w niebie W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pragnę pozdrowić wszystkich pracowników służby zdrowia podczas tej naszej wspólnej medialnej modlitwy. Naszą pamięcią ogarniamy szczególnie służbę zdrowia naszej diecezji drohiczyńskiej, szczególnie szpitale, domy opieki społecznej, hospicja, służbę zdrowia Podlasia, Mazowsza i całej naszej kochanej ojczyzny. To w czasie epidemii poznajemy do głębi rolę, jaką pełnicie w naszym życiu. Z takim utęsknieniem czekamy na szczepionkę, na lek na wirusa, ale przede wszystkim czekamy na każdą parę waszych rąk, które zaopiekują się chorymi. Wasza służba jest w tej chwili nieoceniona, dlatego śpiewaliśmy o was jako o świetle świata. W jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła, bo dla wszystkich swoich dzieci ona serce czułe ma. I opieką cię otoczy, gdy jej serce oddasz swe, gdy powtórzysz jej z radością słowa te. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze twym dzieckiem by. Jest z nami w swoim głównym wizerunku Najświętsza Maria Panna Wniebowzięta, ale także Maria w wizerunku uzdrowienia chorych. Jest z nami tu i teraz, a obok obrazu są liczne wota świadczące o łaskach wyproszonych tutaj przez Maryję. Ponad 40 lat temu, przed tym wizerunkiem Matki Bożej, modliła się mama chłopaka, który był w trzeciej czy czwartej klasie podstawówki. Prosiła o cud i dziękowała potem za cud. Usłyszała bowiem od lekarza takie słowa: obym się choć jeden raz w życiu pomylił. Przekazał jej diagnozę o śmiertelnej chorobie krwi dziecka. Ten chłopak został kapłanem i piastuje w naszej diecezji bardzo ważne urzędy. Prośmy i dzisiaj za służbę zdrowia, by Maria swoim płaszczem opieki otoczyła wszystkich służących chorym.
Tyś, o Panie, na Kalwarii nam Maryję Matkę dał. Tyś, o Panie, chciałby człowiek jej oparcie swoje miał. Ty nam dzisiaj przypominasz, gdy nam ciężko, gdy nam źle, że jest przecież dobra Matka, że zaufać trzeba jej. Zaufaj bez reszty Maryi, zaufaj jej wielkiej miłości, zaufaj, a ona twe troski, jak Matka radości. Zaufaj bez reszty Maryi, zaufaj jej wielkiej miłości, zaufaj, a ona twe troski, jak ma radości. Dziękujemy Wam, kochani medycy, że nie poddajecie się walce z tym jakże groźnym, a niewidzialnym wrogiem. Wirusy w sieci pojawiają się i zostają usunięte, ale przede wszystkim nie są tak groźne, bo nie są wymierzone wprost w człowieka. Ten wirus, o którym ciągle mówimy i myślimy i z którym walczymy, niszczy po prostu człowieka, niszczy żywy obraz Boga, którym jest na ziemi każdy z nas. Niech Maryja dodaje Wam siły i odwagi w pracy, w posłudze i w tej walce. Całej ziemi brzmi Ave Maryja, wszystkie ludy i narody Cię sławią Maryjo. Już 2000 lat chronisz w swych dłoniach świat. Ave Maryja. Wszystkie ludy i narody Cię sławią, Maryjo. 2000 lat chronisz w swych dłoniach świat. Ave Maryja. Zawierzmy jeszcze raz Maryi, naszej najlepszej Matce, wszystkie troski naszej służby zdrowia, wszystkich chorych, wszystkich rządzących w naszym kraju, by światło Ducha Świętego prowadziło ich zwłaszcza teraz, w tym bardzo trudnym czasie. Módlmy się. Panie i nasz Boże,
Natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią. Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach. Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest najlepszym lekarzem. Matko Boża z Lourdes, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Łukaszu, módl się za nami. Święty Kamilu, módl się za nami. Święty Janie Boży, módl się za nami. Święty Janie Pawle, módl się za nami. Święta Faustyno, módl się za nami. Święty Rochu, módl się za nami. Błogosławiony księży Jerzy Popiełuszko, módl się za nami. Błogosławiona Hanno Chrzanowska, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Światłem mym, wy jesteście na ziemi światłem mym, aby ludzie widzieli dobre czyny was i chwalili Ojca, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny was i chwalili Ojca, który w niebie jest.